Dzień dobry. Przeszła wiosna do Curychu. Kotek się wygrzewa na słoneczku. Widzi mój cień, dlatego biegnie. Łatka. Dzień dobry. To mój cień. To mój cień. Nie biegnij tam. Łatka. Kici, kici, kici. O, jest kotek. Cześć. Jeść. To ci wyczesać. Zobacz, jaka jesteś kudłata. Taka jestem kudłata. Tak na szybciutko pochwalę, bo byłam w niedzielę z Pawłem i z Gosią z kanału Fitblogerka na koncercie Dirk Schneider. Udo Dirk Schneidera, który na tym koncercie akurat wykonywał kawałki Akceptu, więc było naprawdę bardzo fajnie i ciekawie. No i dostałam kostką w głowę, także mam na pamiątkę kostkę. Gitarzysty Andrzeja Smirnowa. Także bardzo się cieszę. Idzie do mojej kolekcji kostek, która jest naprawdę już dosyć spora. Jest bardzo fajna pamiątka taka, wiecie, no w końcu od samego zespołu. No i widać, że używana zdecydowanie. Także bardzo fajna sprawa. Cieszę się bardzo, bardzo. No i odkładam ją do mojej kolekcji. Cześć, to witajcie na moim kanale już dzisiaj oficjalnie. Witam się moją twarzą. No i zabieram was dzisiaj ze sobą do pracy, czyli tak jak ostatnio najpierw jedziemy do Rapperswil, a później wrócimy do Curychu, żeby spotkać się z kolegą, z Maćkiem. Także pozdrowienia Maciek, idę się dzisiaj z tobą spotkać. Idziemy sobie na taki późny lunch, bo około dopiero 16:00. W zasadzie na taki późny obiadek, gdzieś tam nad jezioro, także zabieram was ze sobą. Pogoda jest cudowna, jest cieplutko, jest fajna, że mam długi rękaw, ale pewnie później się to rozpłaszczę. No, to pokażę wam wiosnę w Szwajcarii i trochę sobie z was pogadam. Jestem już na dworcu w Curychu, przesiadam się teraz na pociąg do Rapperswil i normalnie pojechałabym takim pociągiem, który jest za 5 minutek i on jedzie po prostu szybko, bo jedzie 35 minut, ale pomyślałam sobie, że skoro dzisiaj jedziecie ze mną, to wybiorę się takim pociągiem, który jedzie 40 minut i jedzie bardzo ładną trasą, bo jedzie wzdłuż jeziora. Także jak będziecie kiedyś chcieli jechać z Curychu do Rapperswil, to pamiętajcie, żeby wziąć pociąg S7, bo on po prostu ma przepiękną trasę cały czas wzdłuż jeziora. Jak w pociągu jest spokojnie i cicho, tak jak dzisiaj, to korzystam, no i czytam książkę. Jak widzicie, ta już mi się kończy, dlatego mam do was taką małą prośbę. Jeżeli znacie jakieś książki właśnie w stylu Misery albo autorów, którzy piszą podobnie do Kinga, to bardzo chętnie przyjmę jakieś z wasze rekomendacje i je wypróbuję, bo już mi się kończy mój zapas książek, który sobie przywiozłam z Polski. Nie tylko do Polski, znowu jadę i sobie po prostu będę mogła coś tam nowego przywieźć. A w ogóle, te kartki, które widzicie tutaj, ja wam ich nie pokażę, co na nich jest, bo... Jurikun. Okej, pani nam powiedziała, gdzie jedziemy. Więc ja nie pokażę wam, co tam jest, bo to jest scenariusz najnowszego odcinka. Znaczy, nie najnowszego, to jest scenariusz odcinka, który się niedługo pojawi na moim kanale, a w którym weźmie udział znacznie więcej osób. Także czekajcie, ja wam nie powiem teraz dokładnie, co to będzie, taka mała niespodzianka. No, a tymczasem czekam na jakieś propozycje książek, bo bardzo chętnie bym sobie coś nowego przywiozła. A za mną widok taki. Także jedziemy. Jest cappuccino na lepszy początek dnia i widzicie, jest całe upaskudzone kakaem, czego ja strasznie nie lubię. No ale niestety tylko w Chiba pod moim domem to wiedzą i tylko tam dostaję je czyściutkie. No, ale trochę cukru też się przyda, żeby mieć więcej energii dzisiaj, bo jest dość aktywny dzień. No to jestem już po pracy i oczywiście wyszłam później niż planowałam, jak zwykle. Dlatego niestety nie zabiorę was dzisiaj w te miejsce, w które miałam zamiar was zabrać, a chciałam was zabrać, pokazać wam Jelonki, pokazać wam klasztor benedyktynów, bardzo, bardzo fajne miejsce położone. No i troszeczkę bardziej zamek, no i widok na Alpy, na Glarus.
Niemniej jednak zdążę jeszcze na chwilkę podejść nad jezioro, ponieważ pociąg mam dopiero za 20 minut, więc podejdę na chwilę nad jezioro, pokażę Wam, jak wygląda jezioro tutaj stąd, Zapersville, z takiego bardziej turystycznego miejsca. I wygląda to naprawdę bardzo fajnie, także wybieramy się tam teraz, a później jadę jeszcze na spotkanie w Zurychu z pewną panią. Tajemnica. Nie powiem po co i dlaczego i jak. No a następnie wybieram się nad jezioro, ale już w Zurychu. Także idziemy. I jesteśmy już w tej bardziej turystycznej części Rapperswil, gdzie jest przepiękny widok na jezioro, gdzie są restauracje. Oczywiście teraz niezbyt pełne, bo tak jak mówiłam, jest środek dnia, w zasadzie już po południu, ale nie ma sezonu. Tutaj jest taka restauracja, ona się nazywa Pizzeria San Marco. Także jeżeli kiedyś tutaj będziecie, to bardzo ją polecam, bo jest naprawdę przepyszna pizza tam. A teraz idziemy zobaczyć jezioro. Rowerki wodne, które można tutaj wypożyczyć, kiedy jest ciepło. Myślę, że ten sezon już się powoli zbliża, kiedy będą ludzie na tych rowerkach pływać. Proszę bardzo. A tam na końcu, już nie będę tam szła, ale musicie mi wierzyć na słowo, koło tego różowego czegoś, jest port. I tutaj przypływa statek z Zurychu. I stąd można do Zurychu popłynąć, płynie się około 2 godzin. Tutaj możemy sobie popatrzeć na statki, które pływają po jeziorze Zurychskim. Aktualnie stoją i czekają na coś. W każdym razie przychodzę tutaj, bo chciałam Wam pokazać ten z napisem Rosenstadt. Jest to bardzo ważne, ponieważ Rapperswil jest zwane Rosenstadt, czyli miastem róż. I tutaj jest mnóstwo różnych ogrodów, które jak tylko zakwitną i będzie ciepło, to z wielką ochotą Wam pokażę. Tak, więc to była taka mini wycieczka po Rapperswil. Tutaj jest dużo więcej bardzo ciekawych rzeczy, które chciałabym Wam pokazać. Jest most, który można przejść się po jeziorze. Jest most, który można przejechać przez jezioro do miasteczka obok. No ale teraz pędzimy już na pociąg, a ja się rozłączam, bo strasznie tutaj hałasują, bo są jakieś roboty drogowe. Także odezwę się do Was już z Zurychu. Wracam właśnie do Zurychu tą samą trasą, którą tutaj wcześniej przyjechałam. I chciałam Wam coś powiedzieć. Trochę mnie to krampuje, bo jest strasznie dużo ludzi w pociągu, ale w sumie wstydzę się, ale i tak mnie chyba nie rozumieją, tak myślę. Ale będę mówić trochę ciszej, żeby nie przeszkadzać. Chciałam Wam powiedzieć, że z dłuższej trasy pociągu nad jeziorem położone jest miasteczko, które nazywa się Kreuznacht. I tunel. I w tym miasteczku mieszka Tina Turner. Więc jest szansa, że w tych ujęciach, które Wam pokazywałam wcześniej, mieliśmy jej dom. Ale o tym po prostu nie wiemy, bo ja nie wiem, który to. Niemniej jednak tak, to jest taka ciekawa informacja. Nawet znam osoby, które ją kiedyś spotkały. Ale mnie się niestety nie udało. Takie oto cudo znalazłam tutaj, na przystanku tramwajowym. Czekoladowe żuczki. Bardzo smakowicie wyglądają. Bardzo. Mi się na przykład podoba ten tutaj, taki koło zielonego. Scarabeus fuscopunctatus na przykład. Piękne. Kto by zjadł takiego? A tutaj macie sklepik z słynnymi macarons. One się w Szwecji nazywają Luxemburgerli. Trochę trudne słowo. Ja za nimi nie przypadam, bo są zdecydowanie za słodkie, ale wiem, że dużo osób je lubi, więc pomyślałam, że Wam też je pokażę. No i kolejne stoisko z naszymi pięknymi, smakowitymi żuczkami. Takie żuczki. O, i jedzie mój tramwaj. Okej, znajduję się teraz właśnie pod operą Zurychską. Tutaj ze mną widzicie operę Zurychską. I to ten plac nazywa się jak Sylwetkę Plac. Ja dokładnie sprawdzę nazwę, bo szczerze mówiąc, na tyle, na ile pamiętam. Ja Wam teraz powiedziałam, bo jest to dosyć trudna do zapamiętania i do opowiedzenia nazwa. W każdym razie, dlaczego tutaj teraz Wam o tym mówię? Ponieważ tutaj za 2 tygodnie będzie się odbywało święto, które właśnie nazywa się Zechselitte. I polega ono na tym, że na tym placu jest po prostu mnóstwo ludzi. Na samym środku ustawiają przeogromny kopiec siana, patyków, drewna i różnych dziwnych rzeczy. A na jego wierzchu jest coś, co wygląda jak trochę nasza Marzanna, a trochę jak taki bałwan zrobiony ze szmatek. Jest dość duży, który w głowie ma ładunek wybuchowy. Ten bałwan, ta nasza Marzanna tutejsza, nazywa się Byg. I to jest takie przywitanie wiosny. Kopiec siana się podpala i kiedy płomienie dojdą już do głowy, ta głowa wybucha, że im krócej, im szybciej głowa Byga wybuchnie, tym zima będzie piękniejsza. Nie zawsze się to sprawdza, powiem Wam, że jestem tu już kilka lat i mniej więcej wiem, jak to wygląda. Ale tak, ale myślę, że pojadę w tym roku też i zobaczę i pokażę Wam wybuchającego Byga. To jest ogromna impreza, jest strasznie dużo ludzi wtedy. Ale no jest takie bardzo, bardzo widowiskowe. No, także myślę, że się wybiorę i że
Wam to też wtedy pokażę. Tutaj jest fontanna, która mnie zawsze bardzo bawi. Takie dzieciaczki, które sobie pływają, latają na rybkach. I słuchajcie, ta fontanna wygląda przeobrzydliwie, jest bardzo brudna i brzydka, ale ta woda, która sobie tutaj leci z nogi tego chłopczyka i tutaj z buzi, tylko nie wiem co to jest, jak ktoś się zna na rybach, nie da znać, jest wodą pitną, także jeżeli nie macie wody ze sobą, to możecie sobie taką wodę właśnie tutaj wypić. Proszę bardzo, Córskie Jezioro, Córskie Łabędzie. Ten tutaj oto osobnik, który jest nastroszony i pije wodę. Bo w ogóle co to za sposób picia? Jest trochę agresywny i bardzo chce ode mnie sałatkę owocową z jakiegoś powodu. Ale tam na przykład jest, o teraz widzę, jest diabelski młyn, na który planuję wyciągnąć Pawła być może w weekend, jak się uda. Pokażę wam go widelcem, bo tylko widelec mam o tu. Łabędzia, o którym chciałam wam jeszcze powiedzieć, już nie ma i wiem, że to w zasadzie większości nie będzie interesować, ale ja muszę to powiedzieć, że mi czyste sumienie, ponieważ ten łabędź, na którego wcześniej krzyczałam, bo tam sobie pływa, widzicie, takie ma skrzydełka do góry, to on nie jest wcale wredny, on po prostu chyba ma coś z tymi skrzydełkami i teraz mi go strasznie szkoda i mam wyrzuty sumienia, że taki powiedziałam, że jest taki wredny. Zastanawiam się, czy można to jakoś, nie wiem, zgłosić, że to taki łabędź sobie pływa. Nie wiem. Ale zobaczcie, jak dzisiaj wygląda Jezioro Córskie. Ja wiem, że pewnie wielu osobom, które oglądają moje vlogi, będzie się wydawać, że ono zawsze jest szare. Trochę tak jest. Ale to są też uroki Curychu i w ogóle tego miejsca. Jeszcze tak na szybko wam pokażę kolejne słodycze, bo już pokazywałam wam dzisiaj robaczki z czekolady. To jest taki sklepik, który w ogóle wygląda jak jeden wielki cukierek różowy. Zobaczcie. Wygląda wow. Tak słodko. I ma takie przepiękne, różne, kolorowe słodycze. Zobaczę może co jest z drugiej strony. Tutaj proszę w środku. Tutaj jest jakiś torcik prześliczny. No i generalnie cały sklep wygląda po prostu tak, jakby tutaj produkowała to wszystko jakaś, nie wiem, fabryka kucyków Pony. Przesłodko. Totalnie mi się rozładowuje bateria, więc pomyślałam, że nagram dla was zakończenie i teraz jestem bardzo skrępowana, bo Maciej na mnie patrzy i się ze mnie śmieje, naprawdę. Także to jest skrępujące, ale więcej dzisiaj już niestety nie nagram, bo jestem łosiem jak zwykle i nie naładowałam telefonu do pełna. Niemniej jednak coś tam może jeszcze uda mi się złapać nad jeziorem. Tak czy owak, wymyśliłam sobie, że od teraz będą się pojawiać takie daily vlogi raz w tygodniu. Bo czemu nie? Mam na to czas, zawsze mogę was zabrać ze sobą w różne miejsca, tym bardziej, że teraz częściej planuję odwiedzać inne muzea, więc będę mogła wam je pokazać. Zresztą na blogu pisałam o takim wyzwaniu, które sobie dałam, żeby odwiedzić 5 muzeów w 5 tygodni. Zostało mi 3 tygodnie, nie odwiedziłam żadnego, a to oznacza, że muszę się sprężyć i teraz więcej tych muzeów odwiedzić. Także jeżeli film wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i co? I zaglądajcie do poprzednich filmów. Do zobaczenia, cześć!